Gotowałem się. Gorące lato przyniosło ile prac? Ile pan młody artysta namalował prac na tym plenerze? Siedem prac. Tak? Czyli wychodzi na dzień ile? Biorąc pod uwagę długość tego pleneru, jest jedna na dzień. Jedna na dzień wyszła. Ale konkretnie zapytam o te dwie prace, które weszły w skład wystawy w Domu Kultury. Mogę się domyślać, co to jest. Jaka to była pora dnia? Bo trudno mi powiedzieć. To była pora tuż po południu, no. Około 13-14. Aha, kiedy się już te cienie tam pojawiają, bo to jest miejsce znane Andrychowianom. O tej porze tam jeszcze raz poszedłem, zobaczyłem, właśnie w ulicy opierało się ten brzeg, bardzo mocno świecił. Czy chciałby pan w jakiejś mierze namówić tych, którzy nie znają Zagórnika, bo tam jak gdyby było to główne miejsce plenerowe, ze względu na miejsce zamieszkania uczestników, do odwiedzi? W jaki sposób by pan zachęcił? To piękno, ten urok tego miejsca. Proszę coś na ten temat powiedzieć. Czekające, spokojne miejsce. No. Bardzo naturalne. Ale też myślę, że osoby miasta czegoś takiego. A jak się pan czuł jako malarz wśród tych potoków, które tam są w dużej ilości? Jak ryba w wodzie. Prawie dosłownie, nie? I obraz to jest Jabłonka koło domu Państwa Walczaków. Aha. Też Zagórnik? Też Zagórnik. Mało tych jabłuszek było. To jest wieprzówka, tak? Właściwie chyba to już jest przełom tej, no, Rzeczanki. To jest taka pora roku, chyba połowa sierpnia, więc te jabłka jeszcze się trzymały na drzewie.